16.04, od jakiś, o jest Adam, cześć, od jakiś pół minuty nikt nowy nie dołączył, to myślę, że możemy spokojnie zaczynać. Ja się nazywam Marek Elas, tutaj jestem formalnie gospodarzem tego Zooma. Chciałem Was wszystkich serdecznie przywitać, jeszcze Alicja i Mateusz, na w zasadzie pierwszym takim webinarium Strażników Rzek. Tutaj inicjatorem tego wszystkiego był Piotrek Bednarek, który będzie nam dzisiaj opowiadał wiele ciekawych rzeczy na temat zapór. Piotrek Bednarek jest naszym koordynatorem lokalnym dla Małopolski i Podkarpacia, naszym, czyli programu Strażnicy Rzek WWF. I jest to osoba chyba, która dosyć jest najlepszą osobą, która w tym momencie może nam opowiedzieć o problemie barier. Jak wiecie, problem przegród na rzekach poruszamy w tym roku dosyć intensywnie w ramach kampanii Godzina dla Ziemi. Także poruszaliśmy problem zapór i myślę, że takie wprowadzenie będzie odpowiednie. Planujemy, aby trwało to około godziny. Czy Piotrek zszerował ekran? Mam nadzieję, że wszyscy widzą prezentację. Mam nadzieję, że też nie... A, Agnieszka nie słyszy. Słuchajcie, już słychać. Kasia już słyszy. Paweł widzi. Jest taka opcja testowania mikrofonu, słuchajcie, na gdzieś po lewej stronie ekranu każdy może sobie zmutować, czyli wyciszyć mikrofon albo zatrzymać audio. Ja teraz właśnie zatrzymuję audio, a teraz je włączam. Czy będzie gdzieś dostępne nagranie? Tak, jeżeli Kasiu, jeżeli tylko dobrze ogarnąłem opcję nagrywania, to nagranie będzie. Czy może komputer podgłośnić, jak nie słychać? Tak, i jeszcze z lewej strony koło tego znaczka mikrofonu powinny być coś takiego jak testuj mikrofon i testuj głośniki. To należy to kliknąć. Po lewej na dole ekranu symbol mikrofonu i z rozwijanej listy należy kliknąć speakers and on zazwyczaj to działa. Okej, okay, Piotrek, ja oddaję Tobie głos. Planujemy, żeby to spotkanie potrwa godzinę. Na pewno nie wyczerpiemy tematu, natomiast też nie chcemy go bardzo, bardzo przeciągać. Jeżeli okaże się, że jest bardzo dużo pytań, bardzo dużo tematów, na które macie jakieś pytania, to po prostu zrobimy kolejne spotkanie, na przykład za tydzień. Natomiast to planujemy na mniej więcej 60 minut. Po prezentacji będzie dostępny link do prezentacji, którą Piotrek przygotował, więc będzie można ją sobie ściągnąć ze strony strażnicy.wwf.pl. No to ja wyłączam swoją wizję, wyłączam swoją fonię, głos oddaję Piotrkowi, a jeżeli macie pytania, to chyba najlepiej pisać je na czacie do wszystkich. Postaramy się je odczytywać i przekazywać Piotrkowi, żeby Piotrek nie musiał tutaj się dekoncentrować, czytając pytania. No to co, zapraszamy. Dzięki. No to ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Strasznie fajnie, że nas jest aż tyle, bo bariery w rzekach to mam wrażenie ciągle niszowy temat w świadomości społecznej. Tak krótko o samej prezentacji, tak jak Marek powiedział, będzie ona dostępna potem w PDF-ie, wrzucimy do niego linka i jest to o tyle ważne, że w prezentacji starałem się umieścić źródła, odnośniki do wszystkich artykułów naukowych, z których korzystałem, czy do innych linków, stron internetowych i one zwykle znajdują się po prawej stronie ekranu. Z poziomu Zooma nie możecie w nie kliknąć, ale później będzie to wszystko dostępne. No więc sztuczne bariery na rzekach. Dlaczego w ogóle poruszamy ten temat? Otóż jest to temat kluczowy dla życia w rzekach. Fragmentacja rzek przez sztuczne bariery, czyli budowle poprzeczne na rzekach jest albo najważniejszym, albo jednym z najważniejszych zagrożeń dla życia w rzekach globalnie, więc jest to temat jak najbardziej poważny. Na razie tak w skrócie o tym, co to w ogóle jest. Taka fragmentacja i takie sztuczne bariery. Tutaj widzicie taki próg, zaporę czy też jaz. Pewnie różni hydrotechnicy zakwalifikowaliby to różnie. Na jednej z rzek w Albanii to zdjęcie akurat zostało zrobione.
No i jak widzicie, była sobie rzeka, płynęła i na niej coś wybudowano. Tak i powstał sztuczny niby wodospad, nie wiadomo co, tam w lewą stronę. Widać, że przez spiętrzenie wody ta woda jest gdzieś odprowadzana. No i generalnie takie budowle i różne inne są tymi sztucznymi barierami, o których postaram się opowiedzieć troszkę bardziej szczegółowo. No ale żeby wiedzieć, o jakiej skali problemu mówimy, to chciałbym pokazać taki smutny obrazek z dość świeżej pracy naukowej przedstawiający wolno płynące rzeki na Ziemi i te już niewolno płynące. Jako wolno płynące free flowing rozumiane jest tutaj przede wszystkim takie rzeki, które nie mają sztucznych barier, które nie są pofragmentowane. No i takich rzek wśród tych największych jest już tylko 1/3 na świecie. Jak możecie zobaczyć, to są te o niebieskim kolorze. One znajdują się głównie w tundrze gdzieś w Kanadzie, na Syberii oraz w tropikach, w basenie Amazonki, Kongo. Także nie ma już ich dużo. Z mniejszymi rzekami jest być może trochę lepiej. Według tej samej pracy te rzeki od 500 do 1000 kilometrów są przekształcone, znaczy nie są wolno płynące w jakichś 50%, a do mniejszych rzek akurat to badanie niespecjalnie się nadaje do oceny. Ale w mniejszych rzekach, na przykład w Europie, jak zobaczycie, też nie jest kolorowo. No i jak widzieliście na tamtej mapie, w tropikach jeszcze tych wolno płynących rzek było dużo, ale za kilkanaście lat może się okazać, że to już przeszłość, ponieważ aktualnie na świecie przeżywamy taki drugi duży boom budowy zapór w celu produkcji energii elektrycznej. No i jak widzicie, to się dzieje głównie w tych krajach rozwijających się. No i tam, gdzie jeszcze nie było tak przekształconych rzek. Co najgorsze, dla bioróżnorodności w skali globalnej, te miejsca, w których będą budowane nowe zapory, pokrywają się dość dobrze z miejscami o największej bioróżnorodności, z tymi hotspotami bioróżnorodności, w których na 2% powierzchni lądowej Ziemi znajduje się bodajże 50% gatunków występujących na Ziemi. A trzeba przy tym pamiętać, że gatunki organizmów związane z wodami słodkimi są uznawane za najbardziej zagrożone wyginięciem. W ogóle najwięcej tych gatunków związanych z wodami słodkimi jest zagrożonych wyginięciem, więc ich sytuacja wybitnie będzie trudna. W Europie także będą budowane nowe zapory, także rozwija się hydroenergetyka, co jest po części związane z chęcią walki ze zmianą klimatu, ponieważ hydroenergetykę uznaje się za niskoemisyjne źródło energii. Często też mówi się o tak zwanej zielonej czy czystej energii, co nie do końca się zgadza z rzeczywistością. Jak widzicie, w Europie najwięcej planowanych budowli znajduje się na Bałkanach, no i w Alpach, w górach różnych innych, ale generalnie najwięcej na Bałkanach. To jest ponad 3000 planowanych zapór, które są planowane w celu produkcji prądu. Oczywiście ta akurat praca, na którą się tutaj powołuję, to jest taki raport, w którym zostały uwzględnione między innymi wszystkie zapory planowane w ramach Kaskady Dolnej Wisły, więc jest to trochę na wyrost, mam nadzieję, no ale takie plany
gdzieś istnieją i w części na pewno zostaną zrealizowane. Na przykład taka najbardziej chyba znana bałkańska rzeka, najdziksza, mówi się o tym, że jest to najdziksza rzeka i cały system rzeczny w Europie, Wiosa, nad którą miałem przyjemność być w maju ubiegłego roku. Piękna roztokowa rzeka płynąca przez góry. Jest planowane, budowa na niej 42 zapór, w tym jedna już jest w budowie, aczkolwiek jej budowa została wstrzymana. Na szczęście nie wiadomo, jak potoczy się to dalej. Budowa zapór na Bałkanach, w tym hotspocie bioróżnorodności, będzie szczególnie drastyczna dla gatunków rzecznych związanych z wodami słodkimi. Jak widzicie na tym obrazku, większość obrazków jest po angielsku, bo po polsku mało co o tym istnieje, ale postaram się je w miarę dobrze opowiedzieć. Jak widzicie na tym obrazku, na Półwyspie Bałkańskim występuje 69 endemicznych gatunków ryb, co oznacza, że one nie występują nigdzie indziej poza Półwyspem Bałkańskim. 40% zagrożonych małży występuje na Bałkanach europejskich gatunków i tak dalej. Jeśli zostaną zbudowane zapory, prawdopodobnie 49 gatunków ryb wymrze lub ich populacja zmniejszy się między 50 a 100%. I będzie to około 10% wszystkich europejskich gatunków ryb słodkowodnych, nie tylko bałkańskich. Więc straty, jeśli te plany budowy zapór na Bałkanach dojdą do skutku, będą ogromne. No a jak jest w Polsce? W Polsce już dużo zapór mamy. Co prawda, w porównaniu na przykład do rzeczy Renu w Niemczech i Francji, to te zapory tutaj i fragmentacja rzek postępowała dość późno. Do rzeczy Renu łosoś wyginął już w XIX wieku, ale to już była końcówka jego wymierania, która zaczęła się już w średniowieczu przez budowę młynów. W Polsce ostatnie łososie wyginęły w latach 80. w Drawie. Ponieważ większość budowli hydrotechnicznych była budowana u nas w drugiej połowie XX wieku. Jak widzicie tutaj na tej mapce, dość schematycznej, jest pokazane, dokąd główne trasy migracji, czyli dokąd kiedyś duże ilości troci, certy i łososia migrowały do rzeczy Wisły, a dokąd mogą migrować teraz. Jest tutaj zapora we Włocławku, o której jeszcze trochę powiem. Więc i u nas to wymieranie już nastąpiło, a wiele gatunków, na przykład głowaczy w rzekach karpackich, jest silnie zagrożonych wymarciem też w dużej mierze przez fragmentację rzek. Więc to nie dotyczy tylko gatunków tych migrujących z morza do rzek, ale o nich też jeszcze postaram się powiedzieć. To są takie rzeczy, które łatwiej jest pokazać na wykresie niż na zdjęciu, więc wstawiłem tutaj wykres z ilością odławianych ryb poniżej zapory we Włocławku i powyżej, powyżej z prawej strony, poniżej z lewej. W latach 53-68 poniżej zapory odławiano w tonach tyle troci wędrownej i certy. Po budowie zapory już widać, że mniej. Powyżej zapory, po jej budowie już przestano zupełnie odławiać te gatunki. No one po prostu wyginęły. Sytuacja na rzekach w Europie jest słaba. To znaczy według baz danych istniejących, zebranych przez naukowców w projekcie AMBER, na europejskich rzekach mamy 415 tysięcy barier, ale według szacunków
uwzględniających dane te nie tylko oficjalne, ale też różne terenowe badania. W rzeczywistości tych barier na europejskich rzekach jest ponad milion. Sytuacja jest więc katastrofalna i ciężko to inaczej określić. Na polskich rzekach barier według takiej bazy przekształceń hydromorfologicznych wód polskich mamy ponad 16 tysięcy, ale ta baza jest bardzo niekompletna i nieaktualna. Niektóre bariery, które są w niej zaznaczone, nie istnieją na przykład od 15 lat, a połowy albo i więcej barier w niej nie ma. Więc kropek jest dużo, ale i tak dużo mniej niż być powinno, żebyśmy mogli mówić o tym, że wiemy, jak silnie sfragmentowane są rzeki w Polsce. No i właśnie, tutaj już pojawia się... Głośniej mówić? Okej. Postaram się głośniej mówić. Widzę, że takie prośby na czacie są. Jest możliwość, żebyśmy uzupełnili te braki w wiedzy razem, do czego zachęcam już i będę zachęcał jeszcze. Jest taka świetna aplikacja Barrier Tracker, którą każdy z Was może ściągnąć sobie na swojego smartfona i będąc w terenie może do niej bariery dodawać, które widzi. No i tam w tą aplikację wpisuje się takie podstawowe rzeczy. Nie trzeba się specjalnie znać na tych barierach. Ona podpowiada, co jest jakim rodzajem bariery. Te rodzaje też nie są takie do końca najlepiej opisane w niej, a szczególnie nie najlepiej przetłumaczone na polski, bo to, co na przykład jest tam jazem, powinno być raczej progiem, ale to szczegóły. Nie ma się co tym za bardzo przejmować. A między innymi z danych z tej aplikacji jesteśmy w stanie oszacować faktyczną fragmentację rzek w Polsce, ale też stworzyć sobie fajną podstawę do na przykład usuwania takich barier w przyszłości, co mam nadzieję nastąpi. No ale właśnie, przejdźmy już do samych barier, bo co one takiego robią z rzeką? A robią parę rzeczy. Przede wszystkim uniemożliwiają migrację ryb i to jest chyba ten najważniejszy skutek poprzecznych na rzekach. Uniemożliwiają lub utrudniają, o tym zaraz postaram się powiedzieć. Ale też powodują zatrzymanie transportu materiałów w rzece. Każda rzeka transportuje osady, które są erodowane w górnych częściach zlewni. Transportuje je w dół razem z wodą. No i każda taka bariera, szczególnie głębokie zbiorniki zaporowe, akumulują dużo tego materiału, zamiast pozwolić mu przemieszczać się w dół rzeki. Na przykład zapora we Włocławku przechwytuje mniej więcej 50% całego materiału niesionego z górnej części dorzecza Wisły i w ogóle z całego dorzecza powyżej Włocławka, a zapora w Solinie ze względu na to, że jest to bardzo wysoka zapora i zbiornik, który tworzy jest głęboki, przechwytuje nawet 99% materiału, co skutkuje między innymi tym, że poniżej takiej bariery rzece brakuje materiału i ono zaczyna erodować swoje koryto w głąb. Po prostu ono się coraz bardziej pogłębia i pogłębia, co skutkuje między innymi tym, że w całej dolinie poniżej takiej zapory poziom wód gruntowych opada i nasila się susza. No ale też ma to wpływ na to, co się dzieje powyżej. Tam z kolei podnosi się ten poziom, no tam się akumulują te osady i przy tych małych barierach szczególnie może to wpływać na podniesienie poziomu wód. Przy tych dużych już nie aż tak, bo tam i tak jest woda. No i jak widzicie na tym obrazku,
ta sedymentacja w zbiornikach jest dużo bardziej jednolita niż w rzece, gdzie tworzą się łachy, gdzie są różne podcięcia, różne formy korytowe, więc różnorodność siedliskowa w takim zbiorniku jest mniejsza niż w rzece. No i poza tym woda nagrzewa się tutaj szybciej, w związku z tym, że jest to woda o bardzo małej prędkości ruchu, generalnie stojąca w porównaniu do płynącej wody. No i ciężko znaleźć jakiś pozytyw takiej bariery dla istnienia rzeki. No i dobra, przejdźmy do konkretnych barier. Tutaj każdą tą barierę w lewym dolnym rogu oznaczyłem ikonką, jaką ja bym jej dał w tej aplikacji Barrier Tracker, ponieważ parę osób, strażników rzek z naszej grupy pytało o tą kwalifikację konkretnych obiektów, co nie jest zawsze proste. I to, jak my nazwiemy, czy to będzie jas, czy próg, to też nie jest najważniejsze i generalnie nie ma znaczenia z punktu widzenia migrujących ryb. Różnorodnych konstrukcji hydrotechnicznych jest tyle, ile pomysłów ich projektantów i pewnie można by to studiować jak dogłębniej, ale dla ryb, dla przemieszczania się ryb ważne jest parę rzeczy. Wysokość takiej bariery przede wszystkim, głębokość pod dla tych gatunków, które umieją skakać i się wybić, na przykład dla łososia, czy nachylenie w przypadku innych barier. To jest akurat taki jas na tanwi w Ulanowie, który został wybudowany w latach 70. przez Hutę Stalowa Wola w celu utworzenia kąpieliska. On jeszcze tutaj miał taką podnoszoną metalową część, która piętrzyła tę wodę na dużo wyższym poziomie. No ale i tak to, co widać, ma prawie 1,5 metra wysokości i dla większości gatunków ryb jest barierą nie do pokonania. Innym rodzajem bariery na takiej małej czy średniej wielkości rzece, często spotykanym, są takie kamienne rampy. One są nachylone, często nie takie bardzo pionowe i są zbudowane najczęściej z dużych głazów. One mają też całkiem dużą żywotność. Ta bariera tutaj powstała prawdopodobnie w celu piętrzenia wody dla młynu dawno temu. Młynu już dawno nie ma. Co prawda po lewej stronie jest tartak, ale on nie korzysta w żaden sposób z tego piętrzenia. No i też jest to bariera, wydaje się mała, ale przez jej parametry, o których zaraz dokładniej powiem, jest to bariera dla wielu gatunków nie do pokonania, jeśli nie dla wszystkich. Często występującą barierą są przepusty drogowe, oczywiście na najmniejszych rzekach. One są, głównie zależy od stanu wody, to czy są możliwe do pokonania przez ryby, czy nie. Wszystkie te zdjęcia, które prezentuję, były robione podczas niżówek w lecie, więc wtedy stan wody był najniższy. Przy wyższej wodzie takie coś, jak tutaj widać na zdjęciu, nie stanowi żadnej bariery. Podobnie jak tutaj. A w tym przepuście akurat widzicie, po tak zwanych pracach utrzymaniowych zebrało się dużo materiału, jakichś tam resztek trzcin i stworzyło taką naturalną tamę przy tym przepuście, która pewnie za długo nie potrwa. No ale są i inne rzeczy na małych rzekach. Tutaj na Łukawicy taki ciekawy próg. On jest zrobiony z takich gabionów z siatki, w której są kamienie. W tym miejscu, w tym progu znalazłem martwe ryby zaplątane w tą siatkę. A tutaj, jak spojrzycie, jest widoczna rura, która odprowadza wodę spiętrzoną przez ten próg
prawdopodobnie do zbiornika retencyjnego. Co jest dość mocno absurdalne, ponieważ rura jest położona na wysokości dna koryta, w związku z czym odprowadza 100% wody, która się tam gromadzi i poniżej, no i rzeka tutaj nie płynie, jak widać. Dużo osób, jak mówię o barierach, pyta mnie o tamy bobrowe. Czy jest to bariera? Faktycznie dla migracji ryb taka tama może być przeszkodą. Na najmniejszych rzekach jak najbardziej. Z tym, że czas trwania takiej tamy bobrowej w porównaniu do czasu trwania kamiennego czy betonowego progu, które zwykle wytrzymują po kilkadziesiąt lat albo i ponad setkę, jest krótki. On trwa często od paru tygodni do paru miesięcy. W związku z tym nie ma to aż tak dużego efektu zarówno na przemieszczanie się osadów w rzece, jak i na możliwości przemieszczania się ryb. I tutaj mam na myśli może nie jakieś migracje wiosenne czy jesienne, które na pewno są utrudnione, ale przemieszczanie się ryb to też wszystkie inne ruchy typu dyspersja osobników w poszukiwaniu odpowiednich siedlisk, poszukiwanie w ogóle pożywienia, poszukiwanie miejsc z odpowiednią temperaturą wody czy odpowiednio natlenionej. No i takie tamy też są barierą, ale patrząc na to z perspektywy na przykład genetyki populacji takich ryb, one raczej nie powodują takich drastycznych skutków, jak te, które są przez dłuższy czas w rzece. Na ten temat zresztą jest dużo fajnej literatury, bardzo ciekawej. Tutaj linkuję dwie pozycje, które są chyba najbardziej ogólne, ale warto poczytać. A tutaj mamy taką dużą budowlę na dużej rzece. Taki betonowy, pochyły rampę, czy jazd, czy próg na sanie, który piętrzy wodę dla elektrowni w Stalowej Woli. Został wybudowany bardzo niedawno, z 5 lat temu. I też jest dla wielu gatunków ryb przeszkodą. Może nie taką stuprocentową, że nie są w stanie jej pokonać, ale na pewno z uwagi na to, że woda na nim przyspiesza, to mają z tym problem. Tutaj jest kolejny pochyły, pochyła taka rampa betonowa na rzece Sannie. Głębokość wody na tej rampie to, z tego co pamiętam, było około 5 cm, więc ryby nie są w stanie w warstwie wody migrować, już nie mówiąc o tym, że niektóre są większe niż te 5 cm wysokości. No ale też i te mniejsze mają wielki problem, ponieważ ta woda na takiej budowli po prostu pędzi za szybko. Generalnie im większa i silniejsza ryba, tym lepiej radzi sobie z pokonywaniem barier. Im mniejsza, tym gorzej. Wiąże się to w dużej mierze z prędkością wody. Małe ryby nie są w stanie pływać tak szybko albo wystarczająco długo z odpowiednią prędkością jak duże ryby. No ale też wiąże się to oczywiście z budową ciała takich ryb. Łososie czy trocie są przystosowane do pokonywania barier o wiele lepiej niż jakieś gatunki typu lin czy karp, czy nawet jesiotr, więc one poradzą sobie z większą ilością barier niż te inne, często mniejsze gatunki. No i taki klasyczny przykład pionowego progu betonowego, który też jest możliwy do pokonania tylko przez te ryby, które są w stanie przeskoczyć taki próg. O ile jest się gdzie wybić, bo tam też musi być odpowiednio głęboko. Po co takie budowle powstają?
często ja nie jestem w stanie stwierdzić w terenie po co. Czasami na pewno powstają one po to, żeby ustabilizować koryto. Często są pod mostami po to, żeby przeciwdziałać erozji zarówno bocznej, jak i wgłębnej pod filarami takiego mostu, żeby nie zagrozić konstrukcji, żeby ta konstrukcja była bezpieczna. I w tym przypadku ta kamienna rampa spełnia ten cel, no ale przy tym też jest utrudnieniem dla ryb. Czasami trafiają się takie pomysły, na które nie wiem co powiedzieć, ponieważ ta bariera, ta kamienna rampa czy próg powoduje erozję filarów tego mostu, co świetnie widać tutaj. Osady rzeki zostały zatrzymane powyżej w związku ze spowolnieniem wody w tym odcinku rzeki. No a tutaj mamy niedobór materiału niesionego przez rzekę, no co skutkuje podmywaniem tego mostu. Na pewno ani to nie jest bezpieczne, ani mądre, no i dla ryb też jednoznacznie negatywne. No ale są i dobre przykłady, też z rzeki Łęg. Tutaj nawet nie za bardzo to widać, ale też jest taka kamienna rampa, tylko bardzo słabo nachylona, dzięki czemu nie ma tutaj jakiejś dużej różnicy prędkości wody, jest też dość głęboko. Kamienie budujące tą rampę porosła jakaś roślinność wodna i takie coś nie stanowi żadnej bariery dla ryb, a stabilizuje prawdopodobnie też ten odcinek koryta, więc jak widać, jak się chce, to można. No ale to rzadkość. Na 97 barier, które miałem okazję znaleźć i pomierzyć w Kotlinie Sandomierskiej, takie przypadki się zdarzały bardzo rzadko, dosłownie były raz albo dwa. No i właśnie, bo tak sobie, znaczy wam opowiadam o tym, że jakaś budowla przeszkadza rybom albo uniemożliwia im dotarcie w wyższą część rzeki, ale jak to sprawdzić? Otóż da się to sprawdzić. Powstał do tego specjalny program, też z projektu AMBER, program Rapid Barrier Passability Assessment, który jest implementacją takiego dużego protokołu do oceny fish passability, czyli możliwości migracji ryb przez daną barierę, który ten protokół do oceny jest używany w krajach europejskich, jest jednym z kilku, ale jest uznawany za taki najprostszy, dający dobre wyniki, więc ja też się tym programem posługuję. Jak widzicie, możemy tutaj wpisać różne parametry takich budowli, na przykład wysokość piętrzenia, głębokość tego dołka przed i głębokość wody na barierze, czy nachylenie takiej budowli. Co daje nam wynik? Dla wielu gatunków ryb, które mają przyjęte różne możliwości pokonywania różnej prędkości wody, nachylenia, wysokości, daje wynik, akurat tutaj mam 0-1, ale od 0 do 1, przy czym 0 oznacza, że ryby nie są w stanie migrować w ogóle przez daną barierę, z danego gatunku ryby oczywiście. 1 oznacza, że są w stanie migrować bez problemów. 0,3 oznaczałoby, że większość ryb z tego gatunku nie jest w stanie migrować, a 0,6, że większość jest w stanie, ale prawdopodobnie i tak ich migracja będzie opóźniona. No i jak to wygląda w terenie? Bo wcale nie jest to takie proste. To jest jedna z ramp Nabukowej, którą mierzyłem.
Najpierw zmierzyłem dalmierzem laserowym nachylenie i wysokość tej rampy, a później taką tyczką, całą taką barierę schodziłem w poszukiwaniu najgłębszej, najbardziej prawdopodobnej ścieżki, którą ryby mogłyby migrować w górę takiej bariery. To akurat jest bardzo skomplikowany typ bariery, taka rampa skalna, bo rzeczywiście z 40 minut trzeba się po niej nachodzić. No i trzeba mieć dalmierz laserowy, więc nie jest takie oczywiste, żeby taką barierę pomierzyć, ale na przykład takie pionowe, betonowe progi można zmierzyć bez żadnego problemu, po prostu miarką czy tyczką. Tylko trzeba wiedzieć, co należy zmierzyć, ale w tym programie, jak widzicie, tutaj wszędzie są pytajniki i wszystko to jest ładnie wyjaśnione. Jest też instrukcja, więc jakby ktoś chciał się tak pobawić, to jest to na pewno warte zachodu. A dlaczego jest to warte zachodu? Bo mając dane o rozmieszczeniu barier i o tym, w jakim stopniu one wpływają na migrację konkretnych gatunków ryb, jesteśmy w stanie wyznaczyć te bariery, które są bardziej szkodliwe i te, które są mniej szkodliwe. Oczywiście przyjmując też różne założenia, o których zaraz powiem. Tutaj są bariery w kotlinie sandomierskiej. Ta rzeka z południowego wschodu płynąca to San. Tutaj mamy Wisłę. No i tutaj jest kilka mniejszych rzek, na których prowadziłem swoje badania terenowe. Wszystkie te rzeki z kropkami, przynajmniej od tego momentu, gdzie są kropki do ujścia, przeszedłem na piechotę bądź spłynąłem kajakiem, więc na pewno bariery wszystkie na nich wykryłem. No i wszystkie te bariery starałem się odpowiednio pomierzyć. No i wyniki są na przykład dla troci wędrownej, czyli gatunku anadromicznego płynącego z morza w górę rzek, żeby złożyć ikry, odbyć tarło w górnych odcinkach rzek, takie jak widać. Sporo barier jest zaznaczonych na niebiesko, jakieś tam na zielono, ale trochę też na czerwono. Te na czerwono tutaj, na takiej małej rzece Żupawce czy Smarkatej, wynikają po prostu ze zbyt płytkiej wody dla tak dużych ryb. No ale te tutaj na przykład na Sannie czy na Bukowej już wynikają z tego, że po prostu dana bariera jest albo zbyt nachylona, albo zbyt wysoka. No i woda musiałaby być dużo wyższa, żeby taką barierę trocie mogły pokonywać, a co dopiero inne gatunki. To jest akurat śliz. Taka mała, kilkucentymetrowej długości ryba, która żyje w potokach takich piaszczystych w kotlinie sandomierskiej, jest go pełno. Dla niego już dużo więcej barier jest czerwonych albo pomarańczowych. To oznacza, że nie jest w stanie przez nie migrować. Jak tak sobie przeklikamy, to widać, że to się zdecydowanie na niekorzyść zmienia. Poza tą płytką żupawką, gdzie mały śliz ma przewagę i może w płytkiej wodzie sobie przechodzić przez różne przepusty. No ale właśnie, co z takimi danymi można zrobić? W jaki sposób w ogóle to zinterpretować? Bo to, że tych kropek trochę jest, no to jest jakaś tam terenowa podstawa. A poza tym jeszcze trzeba by ustalić, które z nich w jakim stopniu są szkodliwe dla możliwości przemieszczania się ryb i dla tych rzek. I to postaram się pokazać na przykładzie z kolei lipienia. Strasznie podoba mi się ta ryba, więc tak jakoś go do tego obrazka wybrałem. Na tej mapce są naniesione jeszcze bariery z bazy Wód Polskich, o której już wspomniałem, z bazy Hymo, ale są też bariery
które udostępniło mi RZGW w Rzeszowie z bariery z dawnego zakładu melioracji i urządzeń wodnych, których jest jeszcze trochę więcej, co daje już pełniejszy obraz tego, co w rzeczywistości dzieje się w naszych rzekach z barierami. No i tak jakbym to zobaczył po raz pierwszy, to pewnie nie za bardzo bym wiedział, za co można się by tutaj zabrać, żeby najlepiej przywrócić migrację tych ryb. Być może skierowałbym swój wzrok tam, gdzie barier jest dużo, na przykład na rzekę Sannę, ale nie do końca byłoby to najlepsze podejście, ponieważ rzeczywiście najlepiej byłoby dla rzek i dla ryb, jakby tych barier w ogóle nie było, czyli jakby je wszystkie zlikwidować. No ale to na to szans raczej nie mamy. Więc zakładając ograniczone możliwości i zasoby, musimy spróbować wybrać te bariery, które są najbardziej szkodliwe, gdzie usunięcie jednej bariery przyniesie największy pozytywny efekt, bo ja o tym myślę w kontekście usuwania barier czy udrażniania ich w inny sposób. No i tutaj już się klaruje pewien schemat. Te rzeki mają kolory w zależności od dorzecza. Tak, żeby było to ładniej widać, tu jest dorzecze Sanny, Łukawicy, Bukowej, Tanwi. No i właśnie Tanwi, a czarne to dorzecze Sanny, poza tymi trzema. Spójrzcie na to dorzecze Tanwi. Na tych rzekach barier jest bardzo mało. Ja znam ten odcinek od tych dwóch, których akurat nie zmierzyłem, aż do jazu w Ulanowie, który pokazywałem już wcześniej. Tutaj są na Kurzynce jakieś więcej barier i tutaj w górnej części zlewni więcej, ale generalnie nie jest ich dużo. I ten jaz, jeden taki niewysoki, bo 1,5-metrowy jaz, odcina całą zlewnię Tanwi od możliwości migracji ryb z Sanu, z Wisły. A akurat dorzecze Tanwi było historycznie jednym z największych tarlisk troci w tej części Polski. Więc te trocie tam były i pewnie jakby się usunęło ten próg i wszystkie go poprzedzające bariery uniemożliwiające dotarcie, ale ich nie jest dużo, to te trocie by tutaj wróciły. Dość sensowne wydaje się też usunięcie na przykład tej jednej bariery na rzece Bukowej. To jest ten próg przy tartaku, który też pokazywałem na zdjęciu. Technicznie raczej proste do usunięcia i bez żadnego konfliktu z kimkolwiek. W sensie nie ma tam żadnego poboru wody, nie ma tam hydroelektrowni, więc nikomu nie powinno zależeć na tym, żeby on tam był. A jak widzicie dla lipienia, ale też dla tych innych gatunków, to jest ten próg, to on jest zawsze czerwony, czyli jest zawsze barierą nie do pokonania. No i tak, tak by było najbardziej efektywnie. Jasno, Tanwi Ulanowie z tych tutaj akurat zbadanych przeze mnie jest do usunięcia i w ten sposób uwalnia się około 950 km rzek. Oczywiście w rzeczywistości trochę mniej, ponieważ nie uwzględniłem w tym obliczeniu tych barier, które tam są gdzieś na tych małych rzekach. No ale załóżmy, że te kilkaset kilometrów rzek uwalniamy dla migracji ryb, czy to troci, czy chociażby świnki, która jest w Sanie, a też nie może wpłynąć tutaj w Tanew, więc działamy bardzo efektywnie. W Polsce jest jedna szczególna bariera, o której wszyscy, którzy chociaż trochę zajmują się rzekami, na pewno słyszeli, zresztą nie tylko rzekami, bo i ptakami też. Jest to zapora we Włocławku, która odcina 68 tysięcy kilometrów rzek od możliwości migracji. Co prawda po 40 latach jej funkcjonowania
zbudowano czy też zmodernizowano przepławkę tak, że przepuszcza w końcu jakąś część ryb, co nie rozwiązuje w pełni tego problemu i pewnie jeszcze przez parę czy paręnaście lat ten problem będzie istniał. Chociaż w mojej opinii akurat rozbiórka Włocławka to kwestia czasu tylko i wyłącznie. Tutaj akurat tych rzek, pomijając to, że one też są sfragmentowane i na wielu są bariery, ale jest na pewno trochę więcej, bo na przykład dopływy Bugu na Ukrainie nie są tu uwzględnione i tak dalej. Więc usunięcie bariery zapory we Włocławku byłoby najbardziej efektywnym działaniem, jeśli chodzi o renaturyzację rzek w Polsce, jeśli bierzemy pod uwagę możliwości migracji ryb. Co jest, usuwanie barier i w ogóle istnienie ich jest szczególnie ważne w kontekście zmiany klimatu. O zmianie klimatu słyszymy w bardzo różnych kontekstach, ponieważ jest to globalna zmiana, która dotyka w zasadzie wszystkich dziedzin życia na Ziemi, ale też życia naszego. No i w kontekście rzek jest podobnie. W prawym dolnym rogu zamieściłem wykres pokazujący zmiany temperatury wody w prośnie, mniej więcej o 2 stopnie w polskich rzekach przez ostatnie 50 lat temperatura wody wzrosła. No i to będzie się działo oczywiście dalej. No i ważne w tym jest to, że na przykład w Sanie w lecie temperatura wody to 25 stopni, 26, to tak z moich pomiarów, nawet nie sprawdziłem, jakie są maksymalne mierzone wartości, ale akurat w te same dni, w które badałem bariery, też mierzyłem temperaturę wody tak przy okazji i okazywało się zawsze, że w tych małych rzekach, które są często zacienione przez drzewa, temperatura wody jest znacznie niższa niż w rzekach dużych. W lecie to było nawet 10 stopni. Wraz z temperaturą wody, im wyższa temperatura, tym mniej rozpuszczonego tlenu w wodzie. Więc te warunki siedliskowe dla całej gamy organizmów są w dużym stopniu uzależnione od temperatury. Ale zmiana klimatu to nie tylko zmiana temperatury, to też część na przykład susz. No i wyobraźcie sobie, że w małej rzece typu Smarkata czy właśnie Dębowiec z tych rzek w Kotlinie Sandomierskiej w ubiegłym roku duże części koryta w górnym biegu tych rzek były pozbawione wody. Woda stała jedynie tam, gdzie akurat były tamy bobrowe i w tych rozlewiskach bobrowych na pewno gromadziło się życie w tej rzece, więc to akurat taki pozytywny efekt barier. Ale jeśli mamy suszę i ryby nie są w stanie migrować, często bariery działają, jeśli chodzi o migrację w górę, ale też w dół. Ryby nie są w stanie przedostać się przez taką barierę, no to podczas suszy część populacji po prostu umiera. Podobnie jest z zanieczyszczeniami i z innymi presjami. Po prostu jeśli ryby nie mogą się przemieszczać, to też działa w takim spojrzeniu ekologicznym na przestrzeni kilku lat. Te zasięgi się przesuwają. Jeśli one nie są w stanie się przemieszczać, to nie są w stanie reagować na zmiany środowiskowe. I część tych populacji na pewno w ten sposób ginie. W silnie sfragmentowanych środowiskach populacje są też mniejsze, co sprzyja wymieraniu takich populacji. No i możliwe jest też zubożenie różnorodności genetycznej, co też jest oczywiście negatywne. Więc istnienie barier jest ważne, jeszcze raz podkreślam, nie tylko w kontekście ryb anadromicznych, tych migrujących na dalekie odległości, ale bariery mają wpływ na w zasadzie całe życie w rzekach, niezależnie od tego, w której części rzeki. Ale szczególnie, jak sądzę i jak uznają też autorzy różnych badań, szczególnie ważne są miejsca,
gdzie mamy połączenia dwóch rzek, na przykład jakiś mniejszy dopływ, ponieważ między tą rzeką a tą różnica warunków siedliskowych jest większa, więc możliwość dotarcia do innej rzeki jest jakby ważniejsza niż możliwość przemieszczenia się w obrębie jednej rzeki. Nie wiem, czy jasno to powiedziałem, ale jest to dość skomplikowane, chyba żeby to wyjaśnić. No i tak pozwoliłem sobie na takie krótkie podsumowanie, ale to jeszcze nie koniec. To jest podsumowanie typu wstęp do podsumowania. To, co przed chwilą powiedziałem, każda sztuczna bariera w rzece jest dla niej negatywna i najlepiej jakby ich nie było. No i właśnie. Chciałem jeszcze powiedzieć słowo o budowie przepławek, ponieważ budowa przepławek wydaje się być takim efektywnym kosztowo rozwiązaniem. Nie trzeba rozbierać bariery i zmieniać jej funkcji. Wystarczy dobudować jeszcze kawałek betonu i ryby sobie będą spokojnie mogły płynąć. No niestety nie jest tak do końca, ponieważ przepławki często są fatalnie zbudowane. To jest akurat w Rzeszowie. No, dla wszystkich małych ryb ta rura w tej przepławce jest barierą nie do pokonania. Tutaj na Prądniku Białym w Krakowie mamy jakąś starą przepławkę, która w ogóle jest zarośnięta trawą, ale i na tej tutaj były martwe ryby zaplątane w gałęzie i inny materiał, którego nikt widocznie nie sprzątał od dawna. Więc budowa przepławki to raz, a jej utrzymanie to dwa, co już nam pogarsza efektywność. No i samo to, że duża część ryb nie jest w stanie z takich przepławek skorzystać. Są też inne możliwości, są obejścia, sztuczne obejścia, które bardziej przypominają koryto rzeki, którymi płynie trochę więcej wody i one okrążają taką barierę. No ale ich budowa też jest bardzo skomplikowana, droga i też nie rozwiązują wszystkich problemów, ponieważ nie rozwiązują problemu na przykład transportu materiału w rzece, co też dla funkcjonowania rzeki jest bardzo ważne. Rozwiązaniem problemów z barierami jest ich rozbiórka. To jest akurat zdjęcie z wiosny ubiegłego roku z zapory, czy też progu na rzece Parnawie w Estonii. Projekt, w którym udrażniono ponad 3,5 tysiąca kilometrów rzek, rozbierając 11 barier, co jest bardzo fajnym wynikiem. Ta była największą z tych barier. Tak to wyglądało we wrześniu, kiedy pojechaliśmy tam zobaczyć to na żywo. Jak widać, da się. No i właśnie, dlaczego usuwanie barier? Ponieważ jest to najbardziej efektywny sposób przywracania ciągłości ekologicznej. Czyli te dane, które zbierzemy o barierach, na przykład przez aplikację Barrier Tracker, będzie można wykorzystać do tego, żeby takie bariery rozbierać. Więc jeszcze raz zachęcam do używania aplikacji. No i chyba z grubsza jest tutaj to, co powiedziałem. W Europie usunięto już prawie 5 tysięcy sztucznych barier w rzekach. Polska na tej mapie akurat jest białą plamą, chociaż też i u nas zdarzają się projekty usuwania barier, ale częściej ich przebudowy na takie sztuczne bystrza, na przykład na Białej Tarnowskiej czy na Wisłoce, więc i o tych projektach warto poczytać, poszukać informacji, jakby ktoś był zainteresowany. Akurat na mapie Dam Removal Europe ich nie ma, a pewnie też fajnie, jakby się tam pojawiły. No najwyższe, takie małe, 37-metrowe, jakieś ustrojstwo rozebrano, czyli dwa razy wyższe niż Włocławek, no ale może i u nas kiedyś się to uda. My jako strażnicy rzek chcielibyśmy przynajmniej spróbować doprowadzić do usunięcia
kilku takich barier, które mają duży wpływ na migrację ryb i mały koszt usunięcia na południe Polski. Organizacja Dam Removal Europe jest też zresztą zainteresowana tym, żeby w takich projektach uczestniczyć i pomagać. Więc być może przyszłość nie jest aż tak smutna, jakby wynikało to z tych moich slajdów na początku, choć to, że w Europie i w Ameryce Północnej istnieje taki ruch usuwania zapór, nie oznacza, że one nie będą budowane w krajach biedniejszych. Więc no, nie jest to też super pozytywne, ale jest to na pewno duża rzecz, którą możemy zrobić, która wymaga po prostu współpracy między organizacjami, między Wodami Polskimi, przede wszystkim w naszym przypadku i naukowcami, którzy się tym zajmują. I myślę, że dla wszystkich będzie to korzystne. No bo lepiej, żeby nasze rzeki wyglądały tak. To jest akurat jeszcze raz wiosa w miejscu, które mogłoby zostać zalane przez zaporę, która gdzieś w tamtym miejscu miałaby powstać, czego byśmy nie chcieli. No i na koniec tego webinaru polecam parę miejsc, z których można się dowiedzieć więcej, bo to, co ja tutaj przedstawiłem, to oczywiście jakiś taki wstęp. Jest bardzo fajna książka From Sea to Source, którą polecam każdemu. Jest tam dużo studiów przypadku. Jest ona dostępna za darmo w PDF-ie z tej strony. Niestety po angielsku, tak samo jak strona Dam Removal czy projektu Amber, na którym też są świetne narzędzia, mapy i tak dalej. Ze stron po polsku mamy stronę strażników rzek WWF, zarówno tą internetową, jak i na Facebooku. I tam też mamy bazę wiedzy, mapy, które polecam. Wolne rzeki to jest strona na Facebooku mojej organizacji, którą też oczywiście polecam. Tam staram się wrzucać jakieś ciekawostki i wiadomości na temat barier. No a poza tym, to co mówiłem, ta prezentacja będzie zaraz udostępniona jako link do ściągnięcia przez każdego z Was i w niej było dużo odniesień do literatury z prawej strony ekranu. Żeby mieć dostęp do tej literatury, najczęściej będziecie musieli użyć Sci-Huba, ponieważ no, nie jest ona tak łatwo dostępna, nie są to jakieś otwarte dane, ale spokojnie możecie sobie je przez Sci-Huba ściągnąć, a jakbyście sami chcieli szukać, to polecam na przykład Google Scholar, wyszukiwarkę artykułów naukowych, którą warto znać, jeśli szukamy w ogóle jakiejś informacji, nie tylko o barierach. No i to by było wszystko ode mnie, także bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, super, że nas tyle było, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, nie wiem co tam się dzieje na czacie, jakieś pytania może, jeśli są jakieś pytania, to możecie szybko teraz. Tak, Łukasz, spróbuj. Może uda nam się połączyć. Okej, okay, halo, słyszę? Halo, tak. Dobra, super. Najpierw chciałbym Wam podesłać linka do tego, o czym będę mówił. Okej. Okay. A jesteśmy, Łukasz, w stanie zmieścić się z Twoim pytaniem i naszą odpowiedzią w jakimś takim czasie dosyć ograniczonym? Czy ono jest bardzo, 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 bardzo długie? Nie jest długie. Myślę, że 2-3 minuty się zmieścimy. Super. Okej, jak macie tego linka, jak otworzyliście, to jest Dolina Bobru, dolny bieg rzeki Bóbr. Bóbr, który ogólnie ma przewalone, bo po pierwsze ma Pilichowice, czyli drugą największą zaporę w Polsce, najwyższą. To, co Wam pokazałem, to jest odcinek w mojej gminie. Zaczyna się ta czerwona kropka w miejscowości Krzywej. To jest zapora, która odcina Bóbr i rozdziela go na kanał Dychowski, który płynie do zbiornika Dychów, też go widać.
zaporowego, później tam dalej mamy zbiornik Raduszec, a tam, gdzie są progi wodne, te wszystkie kropki, to jest stary bieg Bobru. I teraz pytanie dotyczy tego. Tych zapór jest tam dużo, część jest już rozwalona. Wiem, że Wody Polskie próbują coś tam kombinować, próbują postawić jakieś nowe. Rzeka w tym momencie jest bardzo płytka, zaczyna dziczeć, pojawia się coraz więcej wysepek, łach. Ogólnie wygląda to ciekawie. I teraz moje pytanie jest takie. Czy blokować działania tych Wód Polskich, żeby nie odtwarzały tych progów, pozwolić im się rozwalać, czy może jednak lepiej będzie, jak oni to zatrzymają, bo tak mi się wydaje, że jeżeli one rozwalą się wszystkie, to rzeka stanie się zwyczajnie strumieniem. Przez to, że jest zablokowana tą wielką zaporą w Krzywej. W sensie, że transport osadu został zablokowany, tak i wszystko jest za tą zaporą i pewnie jak się rozwali progi, to w ogóle ona się wetnie, to masz na myśli? Tak, tak, tak. No pewnie wymagałoby to jakiegoś większej analizy modelowania, ciężko powiedzieć tak teraz mi, no bo to jest wybitnie ciężki przypadek. Znaczy nie spodziewałbym się, że ona się wetnie jakoś bardzo mocno po usunięciu tych progów, ale nie wiem, szczerze mówiąc Wobru nie znam tak dobrze. Wiem, że teraz został zrobiony duży masterplan dla całej zlewni Bobru, różnych działań. Będzie się tam działo mądrzejszego. Tam były i modelowania hydrologiczne i geomorfologiczne robione. Ale wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, jak to tam zadziała, bo nie znam po prostu tej rzeki. Okej, dobra, dzięki wielkie. Znaczy tak, ja myślę, że to jest ciekawy temat, szczególnie, że my jako WWF kilka lat temu zadziałaliśmy mocno na Bobrze i udało się znaczną część regulacji, która tam miała nastąpić, powstrzymać albo przynajmniej bardzo, bardzo mocno zmienić. Natomiast tak jak mówi Piotrek, no myślę, że jest to temat warty przyjrzenia się. Może warto było w tym miejscu po pierwsze zapoznać się z tym masterplanem, który zrobił Multiconsult. Może tam coś, jakich informacji można się dowiedzieć. No i na pewno jeśli chodzi o to, czy warto odtwarzać progi, no tak z definicji naszym zdaniem raczej nie. Problem z odtwarzaniem progów, które się rozsypują w różnych zapór jest taki, że zgodnie z prawem budowlanym odtwarzanie zapór jest dużo łatwiejsze niż ich rozbiórka. Ponieważ na rozbiórkę trzeba mieć pozwolenia, a na odtwarzanie wystarczy decyzja administracyjna. Dlatego tu niestety są takie według nas luki prawne, że po prostu odtwarzać bariery jest łatwiej niż je przebudowywać lub w ogóle je usuwać. No i pewnie jakby się podsumowało koszty, które Wody Polskie wrzucają w odtwarzanie tych barier, to być może uzbierałoby się tyle pieniędzy, żeby tą pierwszą barierę, o której ty mówisz, przebudować. Kto wie, jakby to było, gdyby zrobić taki rachunek chociażby ekonomiczny. Natomiast myślę, że jeżeli jesteś mocno tematem zainteresowany i chciałbyś go pociągnąć, no to tutaj myślę, że będziemy mogli cię jakoś wesprzeć w tej sprawie. Okej, super. Bo ja generalnie jestem samorządowcem z gminy Bobrowice. My tam mamy akurat w naszej gminie 25 km Dolnego Bobru, więc tak, jestem jak najbardziej tym tematem zainteresowany. Powiedzcie mi tylko, jak mogę się z wami kontaktować? Słuchaj, no możesz napisać na strażnicy@wwf.pl, możesz do Piotrka pisać pbednarek@wwf.pl. Ja zaraz napiszę tutaj na czacie, dobra? Natomiast na pewno wydaje mi, z tego co mi się wydaje, to teraz po prostu najświeższe informacje takie hydrologiczne to ma pewnie Multiconsult, czyli ta firma, która wykonywała masterplan dla Bobru i myślę, że to jest najwłaściwszy adresat, żeby tam po pierwsze ten masterplan dokładniej przejrzeć, co się tam w nim kryje. Okej, dobra, dzięki wielkie. Słuchajcie, tutaj widzę, tak, dziękujemy, słuchajcie, wam wszystkim za obecność. Na razie więcej pytań się nam nie pojawia. To co, postaramy się chyba zrobić takich webinarów więcej, bo widzę, zainteresowanie jest spore. Może uda nam się zrobić takie webinaria na przykład jako kwarantannowa tradycja, co czwartkowa, i za każdym razem kto inny będzie je prowadził. Mam nadzieję, że będziecie z nami.
O, no właśnie. Słuchajcie, wbijajcie na Facebooka do nas, na Strażników Rzek, na otwartą stronę. Wbijajcie na stronę, zobaczcie, jak te materiały umieszczamy. No i będziemy, słuchajcie, będziemy w kontakcie. Za każdym razem inna czapka, no nawet dwie czapki na każdym webinarze. Oczywiście, musi być. No dobra, słuchajcie, prezentacja jest dostępna już na stronie. Mam nadzieję, że wszystko się zarejestrowało. Jeżeli poszło to bez problemów, także wrzucimy w to samo miejsce link do zapisu z webinarium, więc będzie można go także potem przesyłać. No to co? Byle ta kwarantanna za długo nie była. No też byśmy chcieli, słuchajcie, te wszystkie rzeczy, o których Piotrek mówi, mieliśmy na żywo oglądać właśnie nad Tanwią 21-22 marca na szkoleniu terenowym. Natomiast no, z przyczyn obiektywnych zamieniliśmy szkolenie terenowe na webinarium, co też ma swoje plusy, ponieważ na szkoleniu mogło być 20 osób, a na webinarium mieliśmy ponad 120. No to co? Chyba dziękujemy wszystkim. Machamy i bądźcie z nami, czuwajcie, co się dzieje na naszej stronie. Będziemy dawać informacje o kolejnych webinarach. No to do, także do następnego razu. Dzięki wam wszystkim.